Joe, Jem! Portalowy Jem! Dlaczego portalowy Jem? Hi guys, Brasztubis here. To dzisiaj, serki, epidemiczna fala uderzeniowych truskaweczek złości, bo oni strasznie słodko wyglądają, zaatakowały nasz wymiar C50 czekolada. Wielkie słoiki serki zeskoczyły z nieba i zaczęły atakować wszystkich ludzi, ale udało serki mi się użyć mojego paska głaskowania i zagłaskowałem go na oczach dżemowego soczku. Serki, dżemik zgodności mnie porwał. Art Gallery. Dlaczego dżemiki z godności porywają ludzi i zaprowadzają do miejsca, gdzie kapustka płynie oczami? A tu nawet nie ma kapusty. Nie możemy się zdrowo odżywiać. Czekolada game. Chcemy zagrać w jakąś grę, serki. Oni mają tutaj grę. Może nas porwali, żeby zagrać w grę przyjemności. Gra przyjemności. No! Autobusiku! Dlaczego uciekasz? Chcę na planetę Ziemia. No, that thing just explodes, seriously. Serki, oni porywają wszystkich ludzi na planetę Ganoso 13. Dlaczego planeta Ganoso 13 jest taka brudna? Czuję zapach mięsa. O, tu można wysłać list, ale oni porwali nas wszyscy. Tylko gdzie są ci wszyscy ludzie z tej samej planety? Może oni zrobili kopię zapasową tego samego miejsca i wysłali... Nie! Tościk umarł. Serki, zobaczcie, tutaj Tościk numer 0 umarł. Tutaj Glendin. Czemu tam Glendin umarł? Zostawili jeszcze dla niego kakao trochę. Dlaczego lubicie tak dużo kakao? Żemy nas porwały i zaczęły atakować Tościk. Domek głodności, tam na pewno... What? Tu jest Tościk, tam jest Tościk. O, co tutaj jest, Steven? Na pewno będzie... Hello! Jesteś w naszym mieszkaniu. Puśćcie nam nasze banany. It's locked. Why is locked? Czemu to jest zamknięte wszędzie? Oni zawsze muszą zostawiać zamknięte drzwi, bo nie mają pierwszego majoneza w czekoladce. O! Tam się świecą nasze uszka. Ogólnie serki pan Szyrka nie będzie pachniał czekoladką, bo go tutaj wcale nie ma. Bo gdzie są wszyscy ludzie? Oni wszystkich porwali do tego samego miasta. Znaczki. Oni pokazują. Tościka! Nie, tu jest kolejne ciało. Kolejne. No! Oni chrzczą wielkiego tosta Glendala. On nas chciał uratować przed okropnymi dżemami. Aaa! Tościku! Nie! Wy tościkowali nas. Ogólnie serki. Planecie Glundus. Czemu jesteśmy na planecie Glundus? To jest trasa. Don't exit. Dobra, nie będziemy wychodzić do ścieku, ale... Kill all the humans. No, don't kill me. Nie jestem człowiekiem serki. Jestem wielkim tostem. Od dzisiaj jestem wielkim tostem litości, bo on... Ukradłeś to z planety Ziemia. Ja widziałem to po twoich ustach. What? A! On tutaj chyba pije zupkę. Smakuje ci ta zupka? Temu tościkowi smakuje ta zupka. O, to jest ten autobusik. No! Glitus, mogę ci pomóc. Nie mogę pomóc Glitusowi. On chyba żyje, ale on się cieszy, że on umiera. Aaa! Dobra, serki, ogólnie musimy dostać się chyba tam do góry. Wtedy otworzą się nasze oczy malinowe. Wejdziemy do tej samej szyneczki, ale musimy wskoczyć. Skocz, zrób to dla swojego ogóreczka. A! Ogóreczkowego masła, chyba nas zabili. A dlaczego nas zabili? Jesteśmy w wielkim niebie tostu. Nie jestem tościkiem, jestem... Bo mnie jeszcze raz zabijecie. A ja nie chcę umierać 40 razy, bo to jest bolesne. Wtedy wyrywają nam nasze nogi i kości odrywają się od naszego oka. Królu malinowości! Czemu porwałeś nas z planety Gandus? On porwał nas z planety, yes no. Dołączamy do króla i jesteśmy jego tościkami. I wanna say no! Też nie mogę. Dobra, nie zgadzam się, Steven. Lubię twoje banani. Masz bardzo ładne paznokcie, podobają mi się twoje paznokcie. Czy chcesz dołączyć do nas? Chcę do was dołączyć? Nie chcę dołączyć do was, jestem waszym jestem czekoladką malinowości, a nie tościkiem. O, nie chcę do was dołączyć. A, nie doskonałem tego, Steven. A! O! Nie, porywają nasze piły! What? Little joke? I'm funny. No you know, zabiłeś tościka twoją siostrą. O, to jest chyba ketchup. To... Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Ja nigdy nie zrozumiem, że tu będzie zapadnia. Na pewno będzie zapadnia, Steven. We will be a big happy family. Będziemy rodziną. Nie chcę być twoją rodziną. Chcę być czekoladką w proszku, która dotyka 4 razy po 85 razy. No ściekło, czemu chcesz mnie zmusić? Nie chcę dołączyć, ty masz bardzo duże strupy malinowości. Dobra, musimy dołączyć do jego struposti. Strupy! Okej, nie dołączyliśmy. Ciekawe, jakbyśmy tam zostali 4 lata, to byśmy zjedli własne ogony. Dołączyliśmy do jego wioski. O, co za tościki! Ale za dużo autek. Oni strzelają. Ciekawe, czy tutaj coś ukrywa się za tym. Zaraz mi pewnie zjedzą. Dowiedzą się, że mam kostium tosta i jestem człowiekiem. Porwali nas do miasta, tościkolandii. Czemu porywają nas do miasta? Krupkę trzeba przytulać!
O, 4 razy dziennie! Jesteśmy w portalu miłości. Może akurat tutaj w Serki będą miliony portali i uda nam się jakoś uciec stąd. Chyba, że zepsuli naszą planetę i już nigdy tam nie wrócimy. Voice here. Żeby dołączyć do naszego toscikowego ogórka, tutaj będzie 3 testy i będą różne parkury i miłościowe labirynty. Ja nie chcę labiryntować. Okej, pierwszy teścik. Oh no, labirynt jutra. Oni zawsze wiedzieli, że ja urywam nogę po 40 latach miłości. Ale to nie ma miłości, bo nas porwali. Jest tylko wielka agresja. Zmusili mnie do wszystkiego, ale dobrze przynajmniej, że mnie nie torturowali. Jak się będziemy zgadzać na miliony rzeczy, to wtedy nam nie będą urywać nogi, bo to boli, jak odchodzi od kogoś. Drzewku, kocham ciebie. Steven, Drzewku, zostaw tutaj, tam jest twój brat. On się będzie tobą opiekowywać, ale musisz... Już wolę Serki udawać tosta niż Drzewko, bo... Chyba, że oni siebie jedzą. No, pewnie jest takie święto, gdzie siebie jedzą nawzajem. Nie, czemu tam wtedy się nie da przejść? Cały czas tutaj nie ma przejść. A może Serki będziemy robić milion lat ten test? Oni chyba wiedzą, że ja jestem człowiekiem. Włożyli mnie do labiryntu, z którego nie ma wyjścia. Serki, tej podłogi nawet nie można odróżnić od koloru ścian, bo te ściany są bardzo malinowe. O, jest! We got it! Serki, zdobyliśmy nasze masło, ale godzinami przechodziliśmy to. Już pewnie nasze rodziny nie żyją na naszej planecie. Może tutaj się... Parę milionów lat! A! Bardzo parę milionów lat. A, to ściku! Nie rób mojej... A! To ściku! My to ścikowaliśmy nasze ogórki. What bad good? I wanna say... Znak zapytania. Ciekawe, czy każdy tościk na tej planecie musi umieć parkura, żeby... Steven, zróbmy z tego... A, banana. Dobra, nie. Zróbmy banana. Nie, pourywali nasze nogi. Czemu znów urywają nasze nogi? Ja nawet nóg nie mam. Serki, a może wszyscy ci ludzie to są tościki, tylko... Serki, a może wszyscy ci ludzie to są tościki, tylko przebrali się i myślą, że ja też jestem tościkiem. I oni się boją zdemaskować, żeby nas nie porwali z powrotem do innej planety, bo ten król wyglądał, jakby miał zaraz nam zdjąć paznokcia. Może on lubi zdejmować ludziom paznokcie. Jesteśmy w otchłani tygrysów. A, kawałek szynki, nie siedź za nami. O, no, right or left, prawo czy lewo. Możemy zjeść banana. A, zjedzmy tego banana podwójnie, czemu? Serki, ostatnio skoczyliśmy tutaj na lewo i prawo. Czemu? What? No, don't even tell. Seriously, Serki, on się mnie pyta lewo czy prawo? A tylko tutaj trzeba skoczyć. Ja coś czułem, że wiedziałem, że krowa dodaj 0 równa się 528 milionów. No, why? Nie urywam nogę po 24 milionach lat. A, włoska kuchnia! Włoska kuchnia! O, włoska kuchnia! Nigdy nie jadłem. A, prądy magiczności! O, Serki, zjedliśmy to razem z obiadkiem. Smacznego. O, bardzo smacznego. No way! A, smakuje owocami, bardzo smakuje owocami. Dało nam się wyrwać nasze kwasty. A, kwasty miłości! Już nigdy nie będziemy lizać naszej kiełbaski. Chyba został jeszcze jeden test. Idź do następnego testu. Ale ja chcę iść do następnego... Here? Ja myślałam, że będę musiał 38 razy przechodzić to przed naszymi oczami. Ej, Serki, chyba udało nam się odnaleźć jakieś miejsce miłości. Nie powinno nas tu być. Where's the escape? Yes! Nasi bracia nas wysłuchali, gonią nas! Podlizacze gonią nas! Serki, udało nam się uciec z tego testu! Chyba teraz będziemy musieli zjeść banana. A! You are dead! A! Szybciej! A! O, no, nie liż banana! O, oni bardzo dużo banana liżą. Czy to ściki nas gonią? Chyba nas nie gonią, ale udało nam się uciec. Proszko, a! What is this? Ej, Serki, może udało akurat się uratować świat od apokalipsy? Może jeszcze nasz świat żyje? Nasz świat żyje? A, dobra, może jeszcze nie żyje. Ale te tościki będą zaraz mnie gonić, bo dowiedzieli się, że jestem człowiekiem. Szybko po schodach. A, what, co tu jest? A, nie, tu są skrzyneczki litości. Dobra, wzięliśmy te skrzyneczki. Dobra, winda miłości. Szybko, na piętro tam, gdzie jest nasza łódź. Dobra, potrzebujemy wielką łódź, kawałek słonki i pizzę, bo jestem głodny. Chyba jestem głodny, że ten tościk nie może jeść. Dobra, alarmują nas, że banany są chore. Oh my god, dowiedzieliście się, że jestem na dachu i liże was są pachę. Jadą po nasze kotleciki, tam są. A, nie, już jadą po nas, dobra. Już zebrali chyba 50 ludzi, ale my udajemy, że jesteśmy tościkiem numer 1. Musimy znaleźć kolejnego tościka i znów do niego wejść, Serki. Tamten był łatwy, a ciekawe, czy ten tościk będzie kolejny łatwy. Jedziemy na pociągu jutra. A, pociąg jutra. Dobra, przejeżdżamy przez kiełbaski. Gdzie są kiełbaski? Nie wiem, czy... O, gonią nas! What? Czemu gonią nasze uszy? Musimy się szybko dostać do statku miłościowego. Szybko statek miłościowy. Jak dostaniemy się, Serki, do statku, to wtedy możemy polecieć z powrotem na naszą planetę. Ciekawe, jak ktoś siedział w tym pociągu. Może to był kolejny człowiek, to był Steven. What? Don't press! Nacisnąłem! A! Nie, Steven, wyłączyłem kiełbaski. Na pewno mogę wejść do bananowego oka. Wow, Serki, ale to jest strasznie amazingowe. Strasznie mi się podobają te kolory. Wow! Porwali nas, zjedli nasz dżem, porwali nasze kiełbaski i naszą rodzinę. Ten niebieski kolor przypomina drzewo na mojej planecie. Na mojej planecie są takie niebieskie drzewa. Ostatnie drzwi przekonania się, że tościki są dla naszych oczu. I jeszcze nie wiedzą o naszych malinowych podniebiaczach. Trzeci test.
Czy jestem gotowy na trzeci test? Przyszłem tutaj z planety Glundar, parę milionów kilometrów od naszego oka, ale jestem gotowy na ten test. Jestem gotowy, żeby pokonać tego króla i odebrać to, co nasze. Głośniczki, zostańcie tutaj. Jest zimno. Nie wystraszycie mnie, obudzę się. Dowiem się, kto zabił mojego ostatniego chleba. Nie, nie chcę darmowych pieniędzy. Chcę iść do mojego... A może darmowe pieniążki? Nie, nie chcę darmowe pieniążki. A 300 milionów tysięcy lat później. Znów idziemy do samej góry. No, demoniczny tost miłości. Królu, jestem tutaj, przyszłem pod twoje oczka. A, przyszłem pod twoje oczka, królu. A, udało się, serki. I wtedy, a, i wtedy uda nam się przeżyć. Zanim zaleją całą apteczkę miodem. Bo miód jest bardzo zdrowy. Tutaj możemy się dostać wreszcie. Cała nasza rodzina umarła. No, cała nasza rodzina umarła. It's the time to finish. Okay, let me finish this. Szybko trzeba dotknąć procesor. Gdzie jesteś? Procesor jutra wyłączyłeś? Nie ma tutaj naszych ostatków, nikogo nie ma. Jesteśmy tylko my? What? I pistolet. Ogólnie, serki, gra była strasznie amazingowa i wreszcie dowiedzieliśmy się, że król, który porwał wszystkich z planety, umarł i sam się zabił, bo nie umiał wytrzymać i patrzeć się na te macki, które trzyma pod swoimi nogami. Ale ogólnie, serki, jeśli ten epizod wam się podobał, to możecie napisać, do jaką bronią byście zabili tego króla. Możecie napisać to w komentarzach. Ja jestem Brasztub, trzymaj się, no i bye!